Chciałem pana marszałka jako wyjątkowo doświadczonego parlamentarzystę, który był jeszcze w Sejmie, zanim odbyły się pierwsze demokratyczne wybory i we wszystkich Sejmach po zapytać, dlaczego tym razem stało się tak, jest to zgodne z konstytucją, między innymi z artykułem 154, ale wbrew obyczajowi, że prezes Rady Ministrów dotychczas składał publicznie na posiedzeniu Sejmu dymisję swojego rządu. Dlaczego po raz pierwszy odbyło się inaczej?